Cześć, witajcie na YouTubie dobrerowery.pl. Witam Was w kolejnym odcinku na naszym kanale i zapraszam Was na kolejny film. A w zasadzie dwa filmy, bo dzisiejszy filmik będzie wstępem do porównania dwóch rowerów z bardzo często wywoływanego przez Was przedziału cenowego. Będziemy rozmawiać o rowerach górskich do 4000 zł, czyli jest to przedział cenowy, w którym często od rowerów już czegoś wymagamy. Wymagamy od nich uniwersalności, wymagamy pewnego przyzwoitego poziomu komponentów, a także wymagamy tego, żeby te rowery już mogły nam pozwolić na przykład na pierwsze starty w maratonach czy wyścigach XC. Porównamy sobie dwóch mocnych rynkowych graczy. Dzisiaj będzie Cross Level 6.0, którego widzicie za mną, a już w kolejnym odcinku zobaczycie jego rywala zza oceanu, czyli Treka Excalibur 8.0. Zobaczymy, co te rowery mają do zaoferowania, który nam daje więcej za dokładnie taką samą cenę, bo 3999 zł. No i zobaczymy sobie, czym się też od siebie różnią. Lecimy na początek z Crossem. Cross Level 6.0 to zawsze był ten model, który tak naprawdę otwierał, jeżeli chodzi o kolekcję rowerów górskich Crossa, modele z bardziej sportowym temperamentem, z bardziej górskim przeznaczeniem. Jeżeli chodzi o obecną ofertę, tak niby dalej jest, czyli mamy tutaj tą ramę, która ma geometrię wyścigową, jak to w rowerach Level, powiedzmy sobie, bo tak naprawdę do rowerów Cross Country, do najwyższych modeli, nawet z własnej oferty Crossa, czyli do najwyższych leveli, to ten rower jest zdecydowanie bardziej rekreacyjny. Natomiast najnowsze wydanie Levela, zdecydowanie jeżeli chodzi o sprzęt, jeszcze bardziej celuje w taką spokojne podejście do kolarstwa górskiego, a nie stricte wyścigi. Mamy oczywiście aluminiową ramę, która ma wewnętrzne prowadzenie przewodów. Mamy plus w postaci zewnętrznych łożysk. To docenią osoby, które lubią często jeździć w błocie i w trudnych warunkach, bo przynajmniej w razie pojawienia się jakichś dziwnych dźwięków i zabrudzenia suportu łatwiej go będzie wykręcić i wyczyścić. Natomiast ta rama nie wprowadza nam jeszcze wielu nowoczesnych rozwiązań, których byśmy się już spodziewali po modelu sportowym. Przede wszystkim nie mamy tej sztywnych osi i nie ma tutaj zarówno osi tylnego koła, co mogłoby być jeszcze zrozumiałe, ale nie ma też sztywnej osi koła przedniego i to jest duży minus, jeżeli chcielibyście ten rower zastosować właśnie w kolarstwie górskim, bardziej ambitnym, ściganiu się, bo w połączeniu z kołami 29 cali, zwłaszcza dla osób o troszeczkę większej wadze, ten rower nie będzie się prowadził tak precyzyjnie, nie będzie tak sztywny, jak mógłby się prowadzić właśnie posiadając na pokładzie sztywne osie. Co dalej? Napęd to miks komponentów Shimano SLX i Deore, natomiast nie dajcie się zmylić temu, że jest tutaj SLX, bo dla wielu osób pojawienie się SLX-a to wyznacznik tego, że mamy rower z napędem, który ma 11 biegów z tyłu. Nie, to jest układ 2x10, mamy tutaj 10-biegową kasetę, czyli jest to jeszcze SLX starszej generacji. Mamy oczywiście dwurzędową korbę, mamy przerzutkę przednią Shimano Deore, więc takie komponenty, które oczywiście zapewniają bardzo precyzyjną zmianę przełożeń, natomiast nie da się ukryć, że już w tej cenie można się pokusić o rowery z napędem z 11 biegami i troszeczkę wyższą grupą napędową. Tutaj, jeżeli chodzi o rower z tyłu, to widać śmieszny patent, który pokazuje nam też to, że ta rama jeszcze w Crossie to nie jest rama stricte wyścigowa. Popatrzcie na ten punkt. To jest mocowanie do podpórki. Jeszcze w tym rowerze możecie sobie zamontować podpórkę, więc tak naprawdę nie jest rowerem, który jeszcze stricte jakieś górskie tutaj aspiracje nam przedstawia. Mamy hamulce hydrauliczne Shimano M365, jeden z podstawowych modeli. Te hamulce oczywiście wystarczają do zatrzymywania tego roweru w większości przypadków, natomiast też troszeczkę mi brakuje w nich mocy i mogą to odczuć zwłaszcza osoby, które jeżdżą bardziej agresywnie albo osoby o większej wadze. Po prostu dla nich te hamulce mogą być troszeczkę zbyt słabe. Natomiast plus za dość małą klamkę, która dobrze leży w dłoni i pozwala całkiem nieźle modulować siłę hamowania. Mamy tutaj manetki Deore, tak jak mówiłem, układ 2x10, więc Deorka się pojawia w naturalny sposób. Mamy amortyzator przedni SR Santor, który ma blokadę w formie manetki obsługiwanej z kierownicy. Widelec tak naprawdę, jeżeli chodzi o plusy, no to najważniejszym jest to, że jest już widelcem powietrznym. Pod tym zaworkiem macie miejsce do montażu wężyka pompki i można sobie tutaj regulować wartość ciśnienia, więc przyda się to na pewno osobom, które mają inną od szeroko pojmowanej standardowej wagi, bo jednak dużo łatwiej jest ten widelec ustawić pod wagę konkretnego użytkownika. Natomiast największą wadą tego widelca jest zdecydowanie brak sztywnej osi. Tak jak już mówiłem w przypadku ramy i ogółu, to jednak tutaj brak sztywnej osi przy dość wiotkim widelcu, powiedzmy sobie szczerze, i kołach 29 cali powoduje, że precyzja prowadzenia, zwłaszcza dla osób troszeczkę cięższych, będzie niestety odczuwalnie ograniczona. Jeżeli chodzi o kokpit, to również komponenty Crossa, takie standardowe na dzisiejsze czasy. Mostek, mamy kierownicę prostą, płaską,
Minus za te chwyty kierownicy. Są koszmarnie twarde, po prostu niewygodne. Nie wiem, mi się po prostu nie podobają. No naprawdę, ja rozumiem, że są dopasowane do reszty roweru, ale ta żółć tutaj wygląda tandetnie i po prostu nie pasuje. Natomiast największy minus taki, że są twarde. Będą, jeżeli idziecie bez rękawiczek, będą obdzierały dłonie. Fajnie by to było wsadzić coś miększego. Natomiast oczywiście takie rzeczy jak chwyty to są kwestie już indywidualne i łatwo to sobie po prostu zmienić, zmodyfikować. Jeśli chodzi o plusy i minusy tego roweru, to wszystko zależy od naszego podejścia. Jeżeli chcecie roweru bardziej wyścigowego, nastawionego na starty w maratonach, już na ściganie się, to Level 6.0 może nie być najlepszym wyborem, ze względu na to, że ten model jeszcze dość mocno realizuje takie podejście rekreacyjne. To może być fajny, uniwersalny rower górski, natomiast raczej nie ma nastawienia wybitnie sportowego. Natomiast może się Wam to przydać, jeżeli szukacie roweru, który ma być bardziej rekreacyjnym góralem, który pozwoli Wam na przykład na to, aby czasami sobie zamienić go w jakąś taką górską wyprawówkę. Macie tutaj mocowanie do bagażnika, co jest trochę fenomenem w tej klasie rowerów górskich i też pokazuje tak naprawdę, że ten rower cross zaczął traktować zdecydowanie bardziej rekreacyjnie. Macie mocowanie do błotników, macie mocowanie do systemowej podpórki. To nie jest też tak, że tutaj będzie pasowała każda podpórka, bo cross ma własną podpórkę, która pasuje do tego modelu. Więc rower tak naprawdę pozwala nam na wykorzystanie jeszcze w takiej rowerowej górskiej turystyce. Jest przy tym wszystkim rowerem dość wygodnym, nie jest bardzo hardkorowy, jeżeli chodzi o pozycję za kierownicą. Natomiast zwróćcie uwagę na wybór rozmiaru. To jest L-ka. Ja mam 1,78 m wzrostu i dla mnie ta L-ka jest po prostu za duża. Rower jest długi, jest duży, ma dużą bazę kół, ma kład 29 cali. Na taki wzrost jak mój, czyli 1,78 m, ja bym Wam jeszcze polecał M-kę. L-ka zdecydowanie powyżej 1,80 m.